21 października wspominamy błogosławionego Karola I Habsburga. Karol urodził się 17 sierpnia 1887 roku w Persenbaug w Dolnej Austrii. Otrzymał staranne wykształcenie i wychowanie katolickie, o które zadbała jego matka. Ojciec nie był dobrym przykładem dla syna. Prowadził hulaszczy i rozpustny tryb życia, przez co zaraził się syfilisem i pod koniec życia bardzo cierpiał. Umarł z dala od rodziny w roku 1906. Karol uczył się w szkole średniej Schottena w Wiedniu, gdzie był bardzo zdolnym i lubianym uczniem. Krótko studiował też na Uniwersytecie w Pradze. Pieczę nad edukacją młodego Karola sprawował Georg Willis, który wprowadził Karola w arkana dyplomacji, dworskich obyczajów i etykiety. Do końca życia był jego bliskim przyjacielem i powiernikiem. Od najmłodszych lat Karol okazywał wielkie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Wszystkie ważne wydarzenia w jego życiu miały miejsce w sobotę, a każdą decyzję podejmował na modlitwie. 21 października 1911 roku arcyksiąże Karol poślubił księżniczkę Zytę Bourbon-Parma. W tym małżeństwie urodziło się 8 dzieci, najmłodsze już po jego śmierci. Kiedy 28 czerwca 1914 roku wskutek zamachu w Sarajewie zginął następca tronu, arcyksiąże Ferdynand, król został następcą tronu Austro-Węgier. 21 listopada 1916 roku, po 68 latach rządów, zmarł cesarz Franciszek Józef. Jego następcą został arcyksiąże Karol I. Koronował się wraz z cesarzową Zytą w Budapeszcie 30 grudnia 1916 roku na króla Węgier. Była to ostatnia w dziejach Europy katolicka koronacja królewska. Karol, znając z własnego doświadczenia okrucieństwo wojny, pragnął jak najszybciej doprowadzić do zawarcia pokoju i zakończyć I wojnę światową. Obejmując tron, powiedział: "Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by jak najszybciej skończyć z bezsensownym rozlewem krwi i przywrócić pokój tak, abyśmy zarówno my, jak i nasi lojalni sprzymierzeńcy wyszli z tej wojny z honorem." Karol był jedynym szefem państwa, który w czasie wojny był obecny na froncie, dokładając wszelkich wysiłków, aby zminimalizować okrucieństwa konfliktu i dążyć do szybkiego ustanowienia pokoju. Był także pierwszym monarchą, który zabronił używania gazów trujących jako szczególnie okrutnego środka walki z wrogiem. W czasie I wojny światowej jako cesarz Austro-Węgier i król Węgier prowadził odosobnioną politykę pokojową oraz popierał działania pokojowe papieża Benedykta XV. Wprowadzał w życie wskazania encykliki Rerum Novarum, ustanowił pierwsze w świecie Ministerstwo Zdrowia, Spraw Socjalnych, przygotował reformę rolną, wprowadził emerytury, bronił praw robotników, dbał o bezpieczeństwo pracy, zakładał kuchnie dla ubogich i walczył z korupcją. W dziedzinie katolickiej nauki społecznej był prekursorem Soboru Watykańskiego II. Paradoksem było, że choć postawa młodego cesarza umożliwiła w Austrii przejście do powojennego porządku bez wojny domowej, to jednak został on ze swojej ojczyzny wypędzony i zesłany na Maderę. Mieszkał tam z rodziną w wilgotnym domu, nabawiając się choroby, którą przyjął jako ofiarę za pokój i jedność swojego narodu austriackiego i węgierskiego. Dewizą jego życia było: wszystkimi siłami starać się jasno poznać wolę Bożą i ją wypełniać, i to w sposób najdoskonalszy. Zaistniałe upokorzenie Karol znosił bez skarg, a koronę traktował jako dar od Boga, dlatego nigdy też nie złożył abdykacji. Przed śmiercią przebaczył wszystkim nieprzyjaciołom, wypełniając w sposób heroiczny ewangeliczne przykazanie miłości. Zmarł 1 kwietnia 1922 roku z modlitwą na ustach w wieku niespełna 35 lat. Został beatyfikowany 3 października 2004 roku w Rzymie. W homilii w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej błogosławionemu Karolowi Austriackiemu, ostatniemu z beatyfikowanych świeckich, Ojciec Święty poświęcił niewiele słów.
Jednak te, które powiedział, są doskonałą, syntetyczną charakterystyką jego osoby. Od samego początku cesarz Karol pojmował swój urząd jako świętą służbę poddanym sobie ludom. Jego główną troską była realizacja powołania chrześcijanina do świętości, również w działalności politycznej. Przy tym wielką wagę przywiązywał do kultywowania miłości społecznej. Błogosławiony Karol, cesarz i król, władzę traktował jak służbę, służył jako głowa państwa, podejmował działania dyplomatyczne, by zakończyć wojnę i złagodzić jej skutki. Zgodził się na wygnanie, pozbawienie godności, majątku, ale nie zgodził się na abdykację. Służył jako mąż i ojciec. Jego służba polegała też na tym, że we wszystkich sytuacjach życia chciał poznać wolę Bożą i jak najlepiej ją realizować. Przyjmował w duchu uniżenia i zaufania wszystkie okoliczności życia. Z miłości do Boga przebaczył tym, którzy go oczerniali, skrzywdzili i odrzucili. Te wszystkie okoliczności wykorzystał, by osiągnąć dojrzałość chrześcijańską, czyli świętość. Kościół czci błogosławionego Karola jako patrona pokoju i pojednania między narodami. Ojciec Święty dał go za przykład wszystkim, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna w dzisiejszej Europie. Jego relikwie znajdują się m.in. w sanktuarium na Jasnej Górze, w kaplicy świętych relikwii. Módlmy się. Boże, Twój Syn Jezus Chrystus z miłości do nas stał się sługą i zostawił nam przykład służby. Przez wstawiennictwo błogosławionego Karola Austriackiego prosimy Cię za wszystkich, na których spoczywa obowiązek władzy, aby wypełniali ją w duchu służby. Udziel nam też za przyczyną błogosławionego łaski rozpoznawania na modlitwie Twojej woli i realizowania jej w wielkich i małych sprawach. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.